Cześć, siema! W dzisiejszym odcinku weźmiemy się za mój ulubiony samolot dwusilnikowy, czyli A-20 w wersji B, czyli popularny Boston. Jest to lekki samolot bombowy, który może unieść do 2 ton bomb w postaci 20-100 kg bomb lub 4 250 kg bomb plus 8 razy 100 kg. Samolot spisuje się bardzo dobrze jako bombowiec horyzontalny, jak i bombowiec bliskiego wsparcia, czyli szturmowiec. Dzisiaj poradnik 2 w 1, a więc oprócz podstaw pilotażu tego samolotu pokażę Wam, jak atakować statki techniką skip bombing, czyli mówiąc po polsku, puszczając kaczki z bomb. Podczas nagrania zdarzył się też nieoczekiwany incydent, ale o tym w dalszej części. Przejdźmy więc do opisu kokpitu samolotu. I zaczynając od góry, mamy busolę, sztuczny horyzont, ciśnienie do ładowania lewy i prawy silnik. I poniżej mamy obroty silnika, lewy i prawy silnik, wariometr, zakrętomierz z chyłomierzem, prędkościomierz w kilometrach na godzinę, wysokościomierz w stopach, wskaźnik paliwa, zegar i poniżej jest Bendix radio, czyli RPK, temperatura karburatora, temperatura cylindrów silnika, lewy, prawy silnik i temperatura oleju powyżej lewy, prawy silnik. No i tutaj są to wskaźniki, dzięki którym będziemy kontrolować właściwe ustawienie zasłonek okaptowania chłodnic, tak aby nie przegrzać silników w trakcie lotu. To będą główne wskaźniki, które będziemy patrzeć. I od dołu mamy jeszcze od lewej wskaźnik ssania, wskaźnik ciśnienia hydrauliki podwozia, ciśnienie paliwa lewy, prawy silnik i ciśnienie oleju w prawym silniku. Pod prawą ręką mamy trymy w każdej płaszczyźnie, więc można sobie wytrymować ten samolocik. A pod lewą ręką przepustnica, która jest czarna gałka, wraz z dźwigniami mieszanki paliwowej czerwona gałka i skok śmigła biała gałka. I jeszcze tutaj z lewej mamy wskaźnik wysunięcia klap. No, tak to wygląda mniej więcej z grubsza, z takich najważniejszych rzeczy. Tak więc uruchamiamy teraz sekwencję startową silnika. Jeżeli chodzi o regulację temperatur, to mamy do dyspozycji dwa rodzaje zasłonek, którymi możemy sterować. Są to górne zasłonki okaptowania, czyli w technoczacie jako wlotowe, oraz dolne zasłonki, czyli w technoczacie wylotowe. Te pierwsze są używane tylko na czas kołowania. Przed rozpoczęciem startu muszą one zostać zamknięte, gdyż powodują one bardzo duże opory i zawirowania aerodynamiczne, co objawia się w trzęsieniu całym wolantem i całym samolotem jednocześnie. Tak więc podczas startu, lotu i lądowania te zasłonki są zawsze zamknięte, a temperaturę cylindrów i oleju regulujemy tylko i wyłącznie zasłonkami wylotowymi. Samolot nie posiada sterowalnego kółka przedniego, więc kierunki zmieniamy przy pomocy orczyka oraz hamulców lewego i prawego koła. Podczas startu ustawiamy skok śmigła na 100%, czyli 2400 RPM przy około 42 do 45 stopni doładowania i jest to moc bojowa, z której możemy korzystać przez 5 minut. Rzadko używamy tej mocy, raczej tylko w sytuacjach awaryjnych, kiedy musimy uciekać lub walczyć z wrogiem i oczywiście podczas startu. Ustawienia mocy przelotowej, nielimitowanej, czyli cały czas możemy latać na takiej mocy, to jest 2300 RPM i do 40 stopni doładowania przy mieszance 66%. Przy mieszance oszczędnej, czyli przy Autolin 33% jest to 1700 RPM i do 30 stopni doładowania. Są dwie procedury startowe, tak zwany krótki pas i długi pas. Jeżeli startujemy z krótkiego pasa lub mamy bardzo ciężki samolot, uzbrojenie pełne lub i 100% paliwa, używamy klap do startu na poziomie około 35%. Rozpędzamy samolot do około 100 mil na godzinę, podnosimy delikatnie nos, czyli kółko przednie, i utrzymujemy go w górze, dopóki samolot nie oderwie się od pasa. Przy starcie na długim pasie z lekkim samolotem można startować bez klap. Tutaj będę startował bez klap, jednak prędkość startowa wynosi około 120 do 135 mil na godzinę. Po starcie redukujemy obroty do 2300 RPM i moc do około 90%, czyli jakieś 40 stopni doładowania, i staramy się utrzymać te 40 stopni podczas spinania. Chowamy klapy po starcie i przechodzimy do wspinaczki. Zasłonki okaptowania można nieco przymknąć do około 60-70% w zależności od temperatury otoczenia. Optymalna prędkość wspinania wynosi 150 mil na godzinę.
Jednak przy takiej prędkości ciężko jest utrzymać temperatury silnika. Przegrzewają się one. A dodatkowo, jeżeli musimy otworzyć zasłonki na 100%, to bardzo to spowalnia samolot, więc jeszcze gorzej wtedy się spina. Więc moim zdaniem lepiej jest spinać się z większą prędkością, około 200 mil na godzinę, przy mniej otwartych zasłonkach. Ciekawostką jest to, że TechnoChat wskazuje przegrzanie silników przy 200 stopniach Celsjusza cylindrów, co jest błędne, gdyż manual mówi o optymalnej pracy silników w temperaturze 140 do 240 stopni główek cylindrów, a temperaturze oleju między 80 a 95 stopni Celsjusza. Tak więc nie przejmujcie się, jeżeli wyskoczy Wam komunikat o przegrzaniu silników, tylko kontrolujecie temperaturę cylindrów i oleju. Nawet w większym stopniu oleju, gdyż w letnich, wiosennych miesiącach to olej będzie się pierwszy przegrzewał, a nie główki cylindrów. Więc trzeba trzymać olej na 95 stopni i powinno wszystko grać. Tak jak tu widać nawet, mam przegrzany jeden silnik i cylindry dochodzą do 200 stopni, natomiast olej trzyma się około 95 stopni, więc wszystko jest jak najbardziej ok. Trzeba kontrolować po prostu te temperatury i utrzymywać je w takim układzie, sterując tymi zasłonkami. Jeżeli się wzrasta na temperaturę już powyżej, no to trzeba otworzyć troszkę zasłonki. I za chwilę przejdziemy do kolejnej sekwencji, kiedy już zbliżamy się do celu. I tu już widzimy, że zbliżą się do wrogiej floty statków, które są naszym celem. Będziemy je atakować od największych do najmniejszych, czyli zaczniemy od dwóch tankowców, na które chcę przeznaczyć po 4 100-kilogramowe bomby na statek. W tym celu muszę ustawić zrzut bomb, 4 bomb na raz, w najmniejszej możliwej kolejności, czyli z opóźnieniem 0,05 sekundy. Same bomby mają zapalnik 5-sekundowy, więc powinny wybuchnąć już po tym, jak oddalimy się od celu na bezpieczną dla nas odległość. Aby poprawnie wykonać atak, musimy mieć około 2 do 3000 stóp wysokości przed atakiem i ustawić je prostopadle do statku. Zaczynamy nurkować dość mocno, aby osiągnąć prędkość 300 mil na godzinę i staramy się utrzymać tą prędkość aż do samego zrzutu bomb. Podczas nurkowania zalecane są manewry zmiany kierunku we wszystkich osiach, czyli zwiększając lub zmniejszając kąt nurkowania oraz kierunku lotu, jednak zawsze trzymając cel w okolicy celownika. Lot wyrównujemy przed celem w odległości około 1,5 do kilometra odległości i musimy utrzymać wysokość około 50 stóp, czyli praktycznie szorujemy brzuchem po wodzie. Zrzutu dokonujemy, gdy nasza dolna ramka szkła od celownika pokryje się z linią statku z powierzchnią wody. Po zrzucie od razu zaciągamy do góry, aby nie steronować statku, i wychodzimy powoli do góry, kontynuując manewry unikowe i oddalając się na bezpieczną odległość. Atak ponawiamy, gdy osiągniemy wysokość pozwalającą na rozwinięcie odpowiedniej prędkości w nurku, czyli tych 300 mil na godzinę. Przy wychodzeniu z manewru trzeba pamiętać o tym, żeby nie przekroczyć maksymalnego przeciążenia, które w A20 wynosi tylko 6,5G. I przy dużych prędkościach, gdy zaciągniemy drąga, możemy po prostu zwyczajnie klasnąć skrzydłami, czyli połamać się od przeciążenia. Wiele razy przez to skinąłem, zanim się nauczyłem, więc trzeba na to bardzo uważać. To jest chyba najbardziej niebezpieczny moment podczas ataku nurkowego, czyli wychodzenie z tego nurka. Więc w momencie, kiedy TechnoChat mówi nam, że G-limit reached, czy osiągnięto G-limit, jakoś tak to leci, wtedy natychmiast trzeba oddać drążek, i gdyż kontynuowanie manewru na takim przeciągnięciu może doprowadzić do pęknięcia skrzydła u nasady z kadłubem. I tu, jak widzimy, jesteśmy już przed drugim atakiem. Pierwszy powiódł się bardzo dobrze. Ustawiamy się pod kątem 90 stopni do kolejnego tankowca i zaczynam procedurę nurkowania. I tu spotkało mnie niesympatyczne zaskoczenie, gdyż okazało się, że na tym serwerze, na którym latam i robiłem ten test, są boty. Wiedziałem, że nie ma tu żadnych graczy. Jeszcze sprawdziłem dla pewności, czy to nie jest gracz, ale żadnych Niemców nie było w tym momencie na serwerze, więc wiedziałem, że to jest bot, który tu po prostu patroluje.
Natomiast na szczęście on nam odpuścił przy tym drukowaniu atak i nie trafił nas jakoś poważnie, więc mogłem kontynuować ten swój atak. I tu jeszcze raz powtórzę. Bardzo niziutko nad wodą, zbliżam się do celu 300 mil na godzinę. Dolna szybka pokrywa się z linią statku, zrzut, wychodzimy do góry. Telemetry oczywiście miałem ten sygnał, więc to jest chwilowo, statek wytrzyma takie przeciążenie, ale samolot, co ja gadam. Ale jeżeli będziemy ciągnąć dalej, to no niestety połamią się te skrzydła, więc to trzeba uważać. I tu widzimy eksternal z tego ataku, BF-ka nas przyatakowała, na szczęście nas nie trafiła, odpuściła atak, poszła do góry. I tu będzie chyba spod kadłuba dobry widok. Strzelcy świrują, szukają celu. Zrzut i odchodzi. No i tu niestety musiałem przerwać moje ataki na statki i musiałem zająć się tą BF-ką. Ale w sumie dobrze się stało, ponieważ bardzo wielu graczy nie docenia możliwości A20, tak samo jak ten bot. Zaciągają właśnie bardzo mocno do góry i myślą, że bombowiec nie pociągnie tak do góry. No niestety mogą się zdziwić. A20 wyciąga w górę i bardzo długo może utrzymać się takim mocnym kątem znoszenia i jest bardzo stabilna, można celować. Zresztą jak widać, to było trafienie wcześniej. Tu już trafiona BF-ka chyba zrezygnowała z atakowania mnie i zaczęła się wycofywać. Ja ją jeszcze tam przez dobre 2 minuty chyba goniłem, próbowałem ją trafić, tu odpaliłem sobie boosta też, żeby ją dogonić. Ale ostatecznie zrezygnowałem z tego pościgu, więc zaraz przejdziemy do sekwencji, której już odpuszczam i zajmiemy się już tylko atakowaniem tych statków, które jak widać też mnie próbują cały czas zestrzelić. I tu mamy lekki przeskok na następne ujęcie. Zaraz strzelec nam powie, że cel jest poza zasięgiem, czyli BF-ka uciekła nad ląd, nad swoje lotnisko, a my mogliśmy kontynuować swój atak. Następnym celem jest niszczyciel, czyli teoretycznie najgroźniejszy nasz przeciwnik w tej misji. Największą ma siłę rażenia, ma też wielkokalibrowe działa przeciwlotnicze. Więc tu dosyć wcześnie zacząłem swój atak, swojego nurka z dużej odległości, żeby nabrać dużą prędkość i cały czas praktycznie do samego zrzutu wykonywałem manewry unikowe, żeby nie dostać jakiegoś deadly shota w twarz. Cały czas zmieniam kierunek lotu. Widać, cały czas grube działo do nas strzela. Wyrzut bomb, wyciągamy i kontynuujemy manewry unikowe. No jak widać, tu nas trochę trafiło, ale bomby weszły idealnie w cel. I szybki eksternal. Tu będziemy widzieć, jak bombki ładnie skipną. Na wielu serwerach tego typu podejście może się udać tylko raz. Na serwerach takich Tactical Air War to jest możliwe praktycznie jedno takie podejście. Później wszystkie pelotki strzelają do nas, dopóki nas nie zabiją, a są bardzo celne. Na tym serwerze, nie pamiętam jak on się nazywał, gdzieś to zapiszę później w notacjach. Pelotka strzela i to strzela dosyć zaciekle, jednak jest chyba ustawione na niskim poziomie AI, więc można sobie tu fajnie potrenować te ataki na statki. Teraz atakuję łódź podwodną, która jest trudnym celem. Przemieszcza się szybciej niż niszczyciele i tankowce i bardzo nisko wystaje ponad wodę. I jak widać, za chwilę tutaj bomby minęły cel. Niestety wziąłem zbyt dużą poprawkę na tą łódź. I bomby minęły cel dosłownie o włos. Będzie z tego powtórka. Nie boimy się błędów, na nich się uczymy. Nie jestem doskonały, jeżeli chodzi o latanie tym samolotem. I widzimy, wypuszczam bomby i one dosłownie mijają. Być może, że troszkę za późno je wypuściłem, ze względu na to, że ten statek jest niski, ma profil bardzo. Może trzeba było wypuścić je troszkę wcześniej. Więc trzeba było poprawiać. Poprawiamy atak.
Atakujemy łódź. Teraz jesteśmy trochę do niej ustawieni pod za ostrym kątem. Trzeba będzie to skorygować. Rozpędzamy się 300 mil osiągnięte. Łódź zaczyna do nas strzelać, więc staramy się unikać jego ognia. Zrzut. Teraz byliśmy bardzo nisko. Jak już widzicie wodę na swoich owiewkach, to znaczy, że już jesteście wystarczająco nisko, żeby lepiej niżej nie schodzić. I trafienie bezpośrednie. Łódź załatwiona. Zostały jeszcze dwie czujki. Czujki są najsłabiej opancerzonymi statkami. Łatwo je zniszczyć nawet z niektórych większych działek. Natomiast ja użyłem do tego bomb. Trzeba wziąć dużo większą poprawkę na ten statek, bo on dosyć szybko płynie. I jeszcze jedna niespodzianka jest taka, że bomby 100-kilowe, tak jak za chwilę zobaczycie, zanim eksplodowały, to czujka już wybuchła, czyli doszło do penetracji kadłuba przez bomby, które zanim się uzbroiły, zanim wybuchły, spowodowały eksplozję statku. Trochę się wystraszyłem tutaj, bo myślałem, że coś takiego nie będzie miało miejsca, a to jest niebezpieczne dla naszego samolotu, gdyż taka eksplozja może spowodować uszkodzenia naszego samolotu, jeżeli znajdziemy się bezpośrednio nad nim. Więc tutaj taka moja uwaga i sam wyniosłem z tego lekcję, żeby troszkę chyba wcześniej jednak wypuszczać te bomby na te małe statki. Gdyż sama penetracja tymi bombami kadłuba powoduje eksplozję statku. I tu mamy ostatnią czujkę. Zrzucamy. Troszkę wcześniej zrzuciłem, wyszedłem od razu do góry. I wszystkie statki ze strzel zatopione właściwie. I wrogi konwój został zniszczony. Zniszczyliśmy dwa tankowce, niszczyciel, łódź podwodną i dwie czujki. Także niezły wynik. Jeszcze chciałem wam pokazać tutaj na powrocie, jak wygląda celownik bombowy w tym samolocie, gdyż planuję zrobić następny odcinek również z A-20 w roli głównej, tylko jako bombowiec horyzontalny. I tak wygląda mniej więcej celownik bombowy. Można w nim przestawiać, otwierać lub zamykać komorę bombową. Można przestawiać sobie przerwę pomiędzy zrzuconymi bombami od 0,05 sekund, tak jak w tym filmie używaliśmy, do 0,5 sekundy, jeżeli mamy duży cel, który chcemy razić na dużej przestrzeni. Tu mamy przestawnik, taki switch, którego używamy do rozglądania się. Można sobie oddalić widok, zmniejszyć kąt naszego celownika, co ułatwia nawigację na serwerach, w których nie mamy znacznika. Również na boki możemy się też tym porozglądać, jak i również jest to potrzebne, żeby ustawić się dobrze na cel, jeżeli musimy wziąć pod uwagę boczny wiatr. Tu ustawiamy sobie wysokość samolotu docelową i prędkość docelową podczas zrzutu. Lewy dolny róg to jest siła wiatru w metrach na sekundę oraz kierunek, z którego wieje wiatr, a tutaj mamy informacje meteorologiczne, czyli prędkość wiatru i kierunek wiatru na różnych wysokościach. No i po lewej stronie mamy wszystkie parametry naszego samolotu, czyli prędkość, wysokość i kierunek lotu. Ale to tak jak mówię, w następnym odcinku. I jak tym o tym wszystkim gadałem, to tutaj zapomniałem o jednej rzeczy, a mianowicie zauważyłem, że mam trochę za dużo temperatury oleju. Doszła ona do 100-105 stopni, więc od razu rozkręciłem wylotowe zasłonki. Zauważyłem również, że RPM-y lekko już zaczynają drgać, więc jest to już sytuacja skrajna, kiedy musimy naprawdę zredukować moc, co też za chwilę zrobię, i zredukować troszkę ciśnienie do ładowania. Dobrze jest też rozpędzić trochę samolot, żeby się szybciej schłodził.
są momenty, w których jeżeli zapomnicie o tym i przegapicie ten moment, kiedy wam RPM skaczą, czy to już będzie droga bez powrotu i silnik się zatrze przy takiej temperaturze. A oczywiście doszło do tego dlatego, że tą BF-kę tak ścigałem i nie chciałem jej odpuścić, tak, i potem zapomniałem rozkręcić z powrotem powiew chłodnicy. I tu jeszcze był szybki wgląd na to, jak się zachowuje samolot przy otwartych wlotowych zasłonkach, których nie powinno się otwierać w trakcie lotu. Trzęsie się cały samolot, trzęsie się cały wolant. I ostatni etap, podejście do lądowania. Najprzyjemniejszy samolot do lądowania moim zdaniem, A20. Chyba nie ma łatwiejszego samolotu, jeżeli mamy cały samolot sprawny, tak jak tu. To podejście do lądowania to jest półka z masą, naprawdę. Moc sobie trzymam przy podejściu około 50%, 40%, między 40 a 60% raczej, w zależności od tego, jaką prędkość chcemy utrzymać. Schodzimy tutaj do 40%, aby prędkość nam spadła poniżej 200 mil na godzinę. Poniżej tej prędkości możemy spokojnie wysunąć sobie podwozie, które jeszcze nas dodatkowo spowolni. I jak widzicie, poniżej 200 otwieram podwozie i jest to jeszcze trochę za duża prędkość, przez co widać delikatne drgania samolotu. Natomiast pomaga to również wyhamować, więc bezpieczna prędkość do otwarcia podwozia. I podczas finałowego zakrętu na pas trzymam prędkość powyżej 150 mil na godzinę. Trymuję sobie samolot tak, żeby mi nie opadał nos. Za chwilkę odpalimy sobie troszkę klap, żeby jeszcze zredukować prędkość. Odpalamy klapy. Na razie 60%. Zobaczymy, jak zachowuje się samolot. Prędkość nam spada poniżej 150, co jest dobre. Redukujemy moc. I już na prostej otwieramy klapy na 100%. Moc na 0. W tej chwili sobie szybujemy. I powoli wyciągamy. Pomagamy sobie trymem. Wyrównujemy i przy prędkości zaciągamy lekko nos do góry. Przy prędkości około 100 mil na godzinę możemy już spokojnie dotykać ziemi. Samolot z tylnych kółek od razu przechodzi na przednie kółko. Od razu możemy użyć hamulców. Hamulce są bardzo efektywne. Nie trzeba się bać ich używania. Nie urwą się koła raczej przy żadnej prędkości. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Nawet jeżeli przestrzelicie trochę pas i zaczniecie lądować w środku pasa, to spokojnie się zatrzymacie na jego końcu. Także tak mniej więcej wygląda A20 i atak A20 na cele w locie nurkowym techniką tak zwaną skip bombing. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, mam nadzieję, że był lepszy od poprzedniego, a następny będzie jeszcze lepszy. Następny, tak jak mówiłem, będzie dotyczył też A20, tylko jako level bomber, horyzontalny bombowiec. Dajcie znać w komentarzach, jakie samoloty w pierwszej kolejności by was interesowały, jeżeli chodzi o takie poradniki. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia.